Maneszko, widzowie, z tej strony Elzard i witam w kolejnym odcinku z trzech inwestycji. Dzisiaj wam znów będę polecał trzy inwestycje. Troszkę utrudnione jest zadanie, ponieważ niektóre rzeczy teraz wzrastają w cenie. Wzrasta lekko Paryż, wzrasta Antwerp. I kurczę, chciałem cię znów nagrać jakiś film o wzrostach, no ale już przekładałem ten film właśnie z tych trzech inwestycji, więc już on do was, wleci do Was dzisiaj i go nagrywam właśnie. Więc troszkę mi to utrudniło rzeczy, bo kilka moich inwestycji się zmieniło. Są trochę niekonwencjonalne, że tak powiem. Eee, I niektóre są lekko ryzykowne, więc zaraz sobie o tym pogadamy. Wiadomo, jeszcze tylko szybkim wstępem sponsorek odcineczka jakim jest strona Skin Smoky. niedługo w ogóle będzie konkurs ze Skin Smoky za jakieś kilka dni, nie wiem za ile dni chcę mówić, żeby nie było. Za kilka dni jakiś konkursik ze Skin Smoky zrobimy. No i strona oferuje darmowe 5 dolarów z L przy przyjmianie. Do tego przy wpłacie również z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania Czyli, przy doładowaniu sobie 100 dolarów, dostajemy 35 zł z Afryko. I do tego, jakby było mało, strona nie wlicza ceny naklejek, przez to wyjmiemy naprawdę ładne krafty ze stronki. Ja serdecznie mam stronkę polecam. E, bardzo spokojna opcja do zakupu sobie skinów. E, I jest tutaj dużo naprawdę ładnych kraftów, które możemy wyjąć, e, fajnych lub strzelać drożej na rynku e, Steam. Jak pogrzebiecie, to naprawdę. Można coś drugiego znaleźć i sobie potem sprzedać z zyskiem. Przechodząc do filmu. Pierwszą rzeczą, jaką będzie, będzie RMR Hollow. E Dlaczego polecam RMR holo? RMR holo jest od dłuższego czasu teraz na spadkach i ten są dosyć atrakcyjny. Nie pokażę Wam które konkretnie, dlatego że jest tego dużo i nie chcę pokazywać jednego, bo jest dużo opcji i nie wiadomo, która z nich tak naprawdę wyjdzie najlepiej. Wam daję po prostu propozycję. Gdzie nie wejdziecie, tutaj na wilki nawet. Te spadki teraz są fajne, a jak mamy te wzrosty, to wam nie będę pokazywać Paryża, którego wam pokazuję i tak dalej, i że warto w niego inwestować, no bo wy to wiecie. A jaki ma sens teraz inwestować na przykład nawet złotówkę drożej, za jakieś holo, skoro ona te holo kosztowało dwa dni temu, czy tam 3 dni temu. Mniej, to teraz to nie jest idealny moment, więc e, według mnie dobrym momentem nawet na te spadki właśnie jest RMR Holo, który jakoś traci dużo już się nie cofnie w cenie i po prostu poczekania sobie rmr żeby no to na, na fajnych spadkach był. Kolejną rzeczą, która jest według mnie troszkę awaryjna, wejdę w ekwipunek, e, są właśnie tutaj agenciaki, bo agenciaki, e, wiadomo, oni mają wzrosty, spadki itd. Teraz tam trzymają, troszkę wracają do cen, ale nie są na takich cenach, jak jeszcze były przed, tylko właśnie to jest ta najbardziej inwestycja. O co mi chodzi? Agenciaki generalnie są bardzo spokojnym long-termem, nie mówię nawet, że one bardzo dużo zarobią zysku, czy to tier cholerny Daryl, czy jakiś inni ładni antyrryści, nie mówię, że to jest dobra inwestycja pod względem takim, że o, tak sobie zarobicie pieniążki bardzo łatwo. To jest inwestycja typu: jeżeli karnet się nie pojawi i nie będzie, albo jeżeli się pojawi karnet i nie będzie w nim skinów do postaci, co jest raczej bardzo znikome, więc, raczej jak się pojawi karnet, to dla nas to jest tragedia. No bo, jeżeli inwestujemy w to, no to mierzymy się z tym, że karnetu nie będzie i że te ceny będą spokojnie lecieć do góry. Więc, jeżeli jesteście ryzykantami i chcecie mieć skinka do gry i wierzycie w to, że nie będzie i chcecie mieć spokojnego long-terma, naprawdę, według mnie, spokojnym. Lecz no to jest i tam z dużym ryzykiem. Sam bym tego nie, w to nie inwestował. Daję wam taką propozycję, bo. Też nie chcę cały czas powtarzać tych samych pomysłów, bo mógłbym posłuchać kilka naklejek, e, ale i tak jedną będę musiał. Wam przedstawić jeszcze raz, no bo kurczę. Jest na takich spadkach, że, że bardzo fajna jest i zaraz mi pokażą. Oczywiście tutaj mowa o Nation. E, oj, Nation. Dlaczego mówię znów o Nation? Dlaczego nie szuka? Proszę mi tutaj znaleźć Nation, moje ukochane. E, nie mówię o Nation w holo, bo odbiły i w brokatach. Mówię o Nation w papierze. Gdyż to Nation, jak możemy zobaczyć? Ciągle jest na spadku tak naprawdę. Spada sobie delikatnie i spada, i zamówień zobaczcie, że po fajnych cenach to już ludzie wyjmują. I ta cena spada, i spada, i spada. Powiem, że się zatrzyma i będzie stała. Możecie się też sugerować tymi cenami, czy tu po 80 parę groszy chodziło. I spowodując, za tyle wyjmować. Nie będę mówić, to nie jest głupie, jeżeli tak zrobicie. Bo też wątpię, że ta naklejka jakoś strasznie nisko spadła, jak że tu była gdzieś w tych momentach po 60 groszy. Raczej nie widziałbym jej. Do jakichś 80, może dobiję. I jest to po prostu spokojna naklejka, która, wiecie, jak po zdrapaniu wygląda. już nie raz o tym mówiłem. Dobrze się bardzo prezentuje. I ja serdecznie polecam. I to było na tyle w tym filmie, jeżeli. Lubicie kontent z inwestowania? To zapraszam do subskrybowania. Eee, strzelania łapki w górę. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.